Witam serdecznie. Dzisiaj zajmę się czujnikami przeze mnie zaliczonymi do grupy mechanicznych, czyli takich, gdzie mechanicznie dochodzi do załączenia styku wewnątrz właśnie tego czujnika. Zapraszam. Przełączniki takie działają na zasadzie przekaźnika, tak jak wcześniej już mówiłem w poprzednich odcinkach. Przekaźnik ma mechanicznie załączane styki. W tamtym przypadku ten styk był załączany poprzez cewkę, poprzez podanie napięcia na cewkę. Tutaj musi dojść do mechanicznego załączenia styku, tak jak w przełączniku, powiedzmy, do włączania światła, gdzie tam musimy ten przycisk po prostu mechanicznie załączyć, aby doszło do połączenia obwodu. Bardzo popularne tak zwane mikroswitche. O parametrach już mówiłem. Te mikroswitche potrafią załączyć prąd nawet 15, a ten nawet 16 amperów. Także dosyć duże prądy mogą tutaj przez te włączniki płynąć. Czym się różni więc czujnik od włącznika? Włącznik oczywiście trzeba przełączyć ręcznie. Musi operator przesunąć dźwignię, aby doszło do załączenia innego mechanizmu. Czujnik wykrywa zmianę położenia jakiegoś elementu lub też zmianę stanu tegoż badanego właśnie podzespołu i dostarcza nam informacji właśnie o pracy maszyny. W tym wyłączniku krańcowym nie ma też nic innego jak mechaniczny przełącznik. Tutaj widać już styki normalnie otwarte, te dwa zielone, i normalnie zamknięte. Czyli w tej pozycji te dwa styki zielone będą rozwarte, a te czerwone właśnie są zwarte. I przy załączeniu, tutaj nieważne w którą stronę, te styki będą zmieniać swoje stany. W tym przełączniku również mamy trzy wyprowadzenia. I jak widać tutaj na tym małym schemacie, jest jeden styk normalnie zamknięty, a drugi będzie normalnie otwarty. Z tym, że ten jeden pin numer 1 jest pinem wspólnym. W tym przypadku mieliśmy dwa oddzielne kanały, gdzie mogliśmy podpiąć dwa różne urządzenia. To będzie też bardzo ważne, dlatego że jeżeli taki wyłącznik krańcowy będzie, powiedzmy, odpowiadał za elementy bezpieczeństwa, takie jak na przykład bramki przed dużymi prasami, gdzie ta bramka musi być zamknięta, zanim operator będzie mógł maszynę uruchomić, no to jeden styk normalnie zamknięty wtedy będzie zastosowany do przekaźnika bezpieczeństwa, a drugi styk, powiedzmy, będzie odpowiadał za sygnalizację, czy też za podanie sygnału na sterownik PLC, tak aby maszyna mogła rozpoznać, czy ta bramka została już zamknięta, czy też nie. A więc w tych czujnikach mechanicznie trzeba zmienić pozycję danego elementu, aby on zadziałał. Te czujniki też zakwalifikowałem jako mechaniczne, chociaż nie potrzeba bezpośredniego kontaktu, aby je załączyć. A mianowicie jest tutaj w środku ukryty, w zasadzie w tych czterech czujnikach, bardzo popularny jeszcze w automatyce, chociaż już dość wiekowy, element zwany kontaktronem. Wybaczcie mi, jeżeli przejęzyczę się kilka razy, dlatego że jakoś nie mogę tego słowa nigdy dobrze wymówić. Kontaktron to jest urządzenie, a dokładnie styk. Styk taki sam jak właśnie w tych wyłącznikach, tylko że ukryty w cienkiej szklanej bańce, przeważnie wypełnionej próżnią lub też innym gazem. I styk ten ma jeden element ferromagnetyczny, który pod wpływem siły magnetycznej czy pola magnetycznego przemieszcza się i powoduje zetknięcie lub też rozwarcie styków właśnie w środku tej bańki. I tak jak właśnie w tym najprostszym czujniku jakiegoś poziomu, w środku tutaj w tym pływaku też ukryty jest taki magnetyczny pierścień, gdzie przemieszczając się po prostu po rdzeniu powoduje załączenie styku w środku ukrytego. Może ja tutaj właśnie pokażę na mierniku, przyłączając właśnie tutaj dwie sondy, jak to działa. I tak jak widać tutaj
mamy oporność ponad limit, także nie ma tutaj przejścia, nie ma tutaj kontynuacji obwodu, a przy podniesieniu tego pływaka dochodzi tutaj do zwarcia styków. Czyli w takich czujnikach nie potrzebujemy dodatkowych elementów. W tym czujniku jest już wbudowany magnes, jak tutaj widać, śruboknęt zostaje przyciągnięty właśnie do, z tej strony do magnesu. Jest wbudowany magnes już i w takim położeniu, jeżeli nie znajduje się nic pomiędzy tymi dwoma elementami czujnika, styki numer 2 będą zwarte, a styki 3 i 4 rozwarte. Przyłączam tutaj probówki do przewodu 3 i 4. Jak widać, nie ma tutaj kontynuacji obwodu, ale jeżeli tylko tutaj znajdzie się coś metalowego, metalowy obiekt pomiędzy magnesem a czujnikiem, tym kontaktronem, no to kontaktron nie będzie już miał wystarczającego pola magnetycznego, aby pozostać załączonym, czy też w poprzednim stanie. No i w tym momencie zewrze nam obwód akurat na tych przewodach 3 i 4. Także tu też jest zbudowany już magnes, który kontroluje pracę tego przełącznika. W tym natomiast przełączniku nie ma tutaj żadnego zewnętrznego elementu, który by mógł przyciągnąć ten styk w środku. I tutaj musimy użyć jakiegoś zewnętrznego magnesu. Mamy tu wyprowadzenia trzech przewodów. Tutaj można też już odnaleźć opis. I tutaj przewód siwy i czarny będą normalnie zwarte. Czyli podłączę tutaj powiedzmy do czarnego i brązowego, gdzie teraz powinny być styki normalnie rozwarte. I takie właśnie są. A po przyłożeniu magnesu można go załączyć. Zastosowanie takich czujników można na przykład znaleźć w domowych alarmach, gdzie właśnie na tej samej zasadzie działa czujnik na przykład zamieszczony przy oknach czy przy drzwiach. Element bez przewodów to oczywiście magnes, a z drugiej strony jest kontaktron, gdzie też możemy sprawdzić, że przy przyłączeniu jakiegokolwiek, przy przyłożeniu jakiegokolwiek magnesu też tutaj dojdzie do załączenia. Takich czujników można naprawdę znaleźć jeszcze sporo w różnych maszynach i wokół nas. Innym typem czujników są czujniki tak zwane bimetalowe. Taki czujnik, jak już pokazywałem w odcinku o wyłącznikach silnikowych, pozwala właśnie na rozłączenie wyłącznika silnikowego, gdzie były tam dwa materiały o różnej rozszerzalności cieplnej i kiedy przepływał zbyt duży prąd, te elementy nagrzewały się w różnych prędkościach i dochodziło do wyłączenia wyłącznika silnikowego. Tutaj dochodzi identycznie do takiego samego zjawiska, czyli dwa metale o różnych rozszerzalnościach cieplnych. Kiedy jeden rozszerzy się zbyt mocno, dochodzi tutaj do wygięcia się tej blaszki i załączenia styku znajdującego się wewnątrz. Czujnikiem mechanicznym również już pokazywany wcześniej jest czujnik poziomu, gdzie w środku znajduje się po prostu plastikowa lub też jakiegoś tworzywa kulka, która przemieszczając się podczas zmiany nachylenia tego czujnika załącza lub rozłącza styki też wbudowane w środku. Jeżeli widać, czujników jest naprawdę sporo, najróżniejszych rodzajów, najróżniejszego kształtu, najróżniejszego zastosowania. Mam nadzieję, że przybliżyłem tutaj mniej więcej, jak one działają. To jest właśnie moje kryterium czujniki mechaniczne, gdzie większość w zasadzie tych czujników to czujniki położenia i to jest główna kategoria tych czujników, czyli czujniki, które będą wykrywać różne położenie elementów maszyn. W następnym odcinku powiem o czujnikach zbliżeniowych. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.